Witam serdecznie, Maciej Wudzik. Mamy fajny okres teraz, żeby praktycznie sobie, jeżeli ktoś takie rzeczy robi, to sobie zrobić ocet jabłkowy. Znaczy ocet możemy robić z wszystkich owoców, to nie muszą być tylko jabłka, to praktycznie możemy z gruszkowy zrobić i ocet ananasowy, i ocet bardzo fajny porzeczkowy jest, ale ja głównie robię ocet jabłkowy, bo go wykorzystuję głównie do gołębi. I oczywiście też nam. Ale dlaczego teraz mówię? Dlatego teraz, bo na przykład ja robię z moich jabłek w ogrodzie, które są jabłkami naprawdę eko, można powiedzieć. Teraz te jabłka spadły, przemroziło je trochę, mają bardzo dużo słodkości w sobie, czyli do octu, do tego całego naszej zaprawy przedoctowej dodaję tylko mało octu, gdyż jabłka mają swój naturalny cukier. Octu na takie wiaderko dajemy tylko tyle. Jak przygotujemy? Różne są szkoły. Jedni mówią, że jabłko pokroić na 3-4 części, wrzucić. Ja zawsze staram się środek, tą całą, tą z pestkami, z ogonkami, z dołu, z tą szypułką, to wszystko staram się usunąć, tego jak najmniej dawać. Drobno kroję i później jeszcze ręką to rozgniatam, tak żeby jak najszybciej się on tworzył. W tej chwili, no mówię, ten ocet to nie jest tak, że my go sobie nastawimy, on jest za 2 tygodnie dobry. On musi stać dosyć długo. Mam octy, które mam już rok, 2 lata. Nawet jest końcówka octu 3-letniego. Jak robimy? Wiadro, słoik, to są z przykrywką, z otworem. To są specjalne wiadra. Akurat to są specjalne wiadra do specjalnego plastiku. To jest plastik, w którym możemy robić różnego rodzaju koncentraty octowe i inne rzeczy. To jest plastik spożywczy. On nie reaguje, nie utlenia się w taki sposób jak w normalnych wiadrach. Czyli jeżeli nie mamy takiego plastiku, to najlepiej robić to w słoikach. Lub w bidonach, tak jak ja poprzednio robię, też w bidonach od wody, takich 25 bodajże litrowych, czyli to jest wówczas najlepsze do tego. Tak jak mówię, no jabłka, to część jabłek sobie zostawiłem, jeszcze jedno takie wiadro będę robił, część jabłek zostawiłem, bo sobie będziemy robić śledziki w śmietanie z jabłuszkiem, że jabłuszko jest naprawdę teraz słodkie, to będzie miód malina. Czyli tak, wrzucamy do ciepłej wody cukier, pomieszamy go trochę. Jest reguła, że dajemy wodę zawsze przygotowaną. Ja tak praktycznie robię pół na pół, ostudzoną wodę przygotowaną. Tu mamy już tą wodę z cukrem rozrobioną. To wystarczy. Mam trochę wody ostudzonej, przygotowanej. Reszta wody idzie kranowa i ten ocet naprawdę jest super. Dobrze, żeby ten cukier się porządnie rozpuścił. Wtedy to szybciej działa. Żeby też na przykład zaskoczył, o, to tu mam na przykład mój ocet, który jest już starszym octem. I on ma, jak widać, taką zawiesinę. I to warto sobie dodać do tego, to on też zacznie szybciej działać. Niektórzy jeszcze dają drożdże jakiegoś rodzaju, skórki chleba razowego, żeby szybciej zaskoczył. Jeżeli pierwsze te dni będzie stał w miarę w ciepłym, to on to wystarczy. Praktycznie nic nie dajemy. Ale ja zawsze dodaję troszeczkę tego maceratu takiego tu z dołu. O, takie gluty, czyli on bardzo szybko zaskoczy, zacznie szybko fermentować. Nie zamykamy szczelnie, tak jak tutaj jest zamknięcie, zawsze otworek jest wolny, można założyć gumkę, pustą rurkę, żeby tam nam nic nie wchodziło. Lub zasłonić jakąś watą w słoiku, gazą, tym gumką, czy jakimś sznureczkiem, czy wstążeczką obwiązać. Czyli, no mówię, jeżeli komuś się to przyda, no to
Mówię, ja tak robię. Ocet używamy od lat w sporcie gołębiarskim. Uważam to za jedno z lepszych rozwiązań, jakie może być naturalnych. Jestem zwolennikiem octu. Jestem zwolennikiem propolisu. Zawsze stoi propolis, czyli jak najbardziej więcej natury. Dlatego mówię tak samo, produkty z Centrum Zdrowia są bardzo, bardzo u nas w hodowli faworyzowane. No, a tak mówię, wygląda resztka do ekośmieci. Do usłyszenia. Dobry lot.